Drodzy panowie, żeby nie było wątpliwości, co trzymam w ręku, to jest świeczka. Świeczka to jest. Jak komuś coś innego przyszło do głowy, to... to niech sobie zmieni głowę. To jest świeczka. Temat jest bardzo poważny. Temat jest taki, że 20 parę lat temu na wakacjach w Zakopanem w pewnej grupie wymyśliliśmy pułę. Między innymi ja też byłem tym, którzy wymyślili pułę. Czyli możliwość nauczenia chłopaków, jak podrywać dziewczyny. Jak wziąć dziewczynę, poderwać, wykorzystać, porzucić raz spokojnie. Wtedy wymyśliliśmy genialną technikę. Potem się okazało, że inni to rozwinęli, opracowali. I teraz po 25 latach, 25 lat później, przychodzą do mnie faceci, którzy wcale nie chcą podrywać. Oni wcale nie chcą podrywać dziewcząt po to, żeby wykorzystać. Świat się na tyle zmienił, że żeby dziewczynę poderwać dziewczynę skutecznie, to nawet nie trzeba robić, bo one same się podrywają. Ale żeby dziewczynę rozkochać w sobie, żeby ona świata nie widziała za facetem, to trzeba ogromnie dużo zdolności, umiejętności pracy. Ponieważ one przez tę swoją samodzielność nie lecą na byle co. I ci faceci przychodzą do mnie i tak chcieliby, tak marzą o tym, żeby stworzyć trwały, cudowny, szczęśliwy, a na dodatek monogamiczny związek z jedną, jedyną kobietą, której chcą być wierni, z którą chcą za rączkę chodzić na spacery, pchać wózek, słuchać tato. A tu się okazuje, że nie są w stanie przejść przez fazę podrywu. I dlatego 25 lat temu zaniedbałem sytuację, że puła nie jest moja. Natomiast teraz ogłaszam wszem i wobec, że będę uczył, jak rozkochać w sobie kobietę do tego stopnia, że nie można bez niej żyć. Że ona jest tak w nas zakochana, że my chcemy być jej wierni. My, ja, o, ty. I dlatego, jak będziesz miał trudności z tym, jak spowodować, żeby w tym kobiecym mózgu pojawiło się wyobrażenie domu, trójki dzieci, męża i żeby popatrzyła na ciebie i żebyś ty zajął miejsce na tym zdjęciu ślubnym. Tak będziesz chciał się tego dowiedzieć, to przygotowuję właśnie taki materiał, żeby ci się nie wydawało, że to, co masz, to wystarcza. Jasne?